Ja już skończyłem, no. Łańska to jest. Podróżujemy do Litwy. Jest tutaj słowa gromadka dzieci młodzieży z Inna i grono nauczycielskie w dużej części. Także miło mi, że można coś powiedzieć o znowu, co wiąże się z Innym. Właśnie głosowania, które przeprowadzili mieszkańcy naszej gminy, wynikają, że wielu jest za tym, żeby upamiętnić tablicą ulicę Łańską w Innie, żeby pokazać, jakie tradycje wiążą się z tą miejscowością. A tu musimy sięgnąć do roku 1920, kiedy to doszło do wojny polsko-rosyjskiej i armie rosyjskie posuwały się gwałtownie z Kijowa, przepychając polskie wojsko w kierunku Warszawy. Warszawa była zagrożona. Wtedy to marszałek Piłsudski razem z premierem ówczesnym Wincentem Witosem ogłosił apel, że trzeba szybko zorganizować ochotniczą armię, a więc osób, które nie miały obowiązku iść do wojska starszym wiekiem, czy młodszy niż 18 lat i przeciwstawić się tej nawale bolszewickiej. I w Poznaniu postanowiono, że oprócz istniejącego 15 Pułku Ułanów Poznańskich powstanie drugi ochotniczy pułk jazdy, został do tej 15 dodaną dwójkę, czyli numer 215, i dowódcą tego pułku i organizatorem wyznaczał dowódcą Poznaniu Ignacego Prążyńskiego, właściciela Inna. I to jego sprężystości, jego działaniu i jego również możliwością stworzono ten pułk wyposażony w ciągu 3 tygodni około 300 koni, których duża część pochodziła z Inna, ale również z prywatnych gospodarstw chłopskich czy z majątków, i 20 lipca było już 400 chętnych do udziału, zaczęto szkolić tych ochotników, także po paru tygodniach, w połowie sierpnia, pułk liczył prawie 700 żołnierzy, tym połowa z nich to byli ułani, reszta piechota. Wszyscy zostali skierowani na miejsce zbiórki do Poznania i pociągiem przerzuceni w okolice do Torunia. A z Torunia potem już przesiadką w okolice zagrożonej miejscowości Grodnica. I tam w ciągu 24 godzin po przybyciu doszło do bardzo ciężkich walk. Wojska rosyjskie już przebierały się w kierunku Wisły, okrążając Warszawę, a nasi musieli się przeciwstawić. Wysiłkiem i polskich generałów, a przede wszystkim tych ochotniczych oddziałów, między innymi tego pułku, którym dowodził Gniazdo Mierzyński, udało się 18 sierpnia stoczyć zwycięską bitwę, wypędzić bolszewików z Brodnicy, którą już zajęli, i potem razem z innymi siłami polskimi, które w tym czasie rozpoczęły kontrofensywę, odrzucić wojska rosyjskie spod Warszawy, tą wojnę, tą bitwę, wtedy nazwaną Bitwą Warszawską, a całą batalię Cudem nad Wisłą. Po zwycięskich walkach, gdzie stracił pułk 18 żołnierzy, tym młodego ochotnika rodem z Rząsgowa o nazwisku Zbigniew Szlagowskim, 18-letni, poległ tam w tych walkach. Pułk przyjechał do Poznania i odbył paradny przemarsz przez miasto. Tutaj jest taka fotografia na moście teatralnym w Poznaniu. Na koniu jedzie Ignacy Prążyński, dowódca pułku, proszę bardzo, tak wygląda ten pułkownik, wygląda
dawny rycerz z brodą, znaczy, proszę sobie z bliska się przyjrzeć tej, pięknej postaci. Na pamiątkę właśnie tego tego potem Bóg po uzupełnieniu, po krótkim pobycie w Poznaniu, gdzie mu wręczono okoliczność pamiątkowy, czy już sztandar ufundowany przez społeczeństwo Poznania, Bóg wrócił z powrotem na front i miał udział w walkach nadniemnym, a oddziały pod dowództwem Mierzyńskiego dotarły nawet do Mińska. Zajęły Mińsk, dzisiejszą stolicę Białorusi, za co Ignacy Brodzyński otrzymał tytuł kawalera virtuti militari za to zwycięskie działanie. I od tego czasu, wiem, że nastał czasy pokojowe, Bóg stacjonował początkowo w Lesznie, a jako wielkopolski, a później przeniesiony został w okolice Nowogródka do miejscowości Baranowiczej. Tam działał do 1939 roku, biorąc udział w walkach w obronie naszych kresów, gdy napadli na nas Rosjanie i Niemcy. Na pamiątkę właśnie tej chwalebnej historii pułku od 1980 roku i w niej odbywają się spotkania na początku samych Hualów, bo jeszcze żyli w 80 roku, a dzisiaj już tylko rodzin Hułański. Nie tylko tego pułku, ale do Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, którą dowodził zresztą generał Anders i ci wszyscy, którzy w skład tej brygady wchodzili. Tu jest jeszcze inna fotografia. Brodzyńskiego, proszę sobie obejrzeć jeszcze z czasów, gdy brał udział w powstaniu wielkopolskim. Spotkania odbywają się od, jak powiedziałem, 1980 roku i w nie, a ich historia jest też bardzo interesująca z tego względu, że rozpoczęła się w namiennym 80 roku, kiedy to powstała Solidarność i sytuacja polityczna w Polsce była bardzo, bardzo napięta. I wtedy, pamiętam, przyjechał autobus go uzgodniony księdzem proboszczym Pieprzykiem, którego tutaj mamy też na zdjęciu, że główne uroczystości 60-lecia pułku, bo w 20 roku powstał, to był rok 1980, odbędą się pilnie, ale rozpoczną się w Poznaniu zwiedzanie Muzeum Wojska na Starym Rynku. Potem przyjechali uczestnicy do kościoła w Lidnie, gdzie była msza święta, otwarcie sali pamiątek, czyli powiedzmy w kaplicy Mierzyńskiej, a w końcu zwiedzanie Starnicy Koni. A zakończyło się to wspólnym obiadem i taką patriotyczną uroczystością tu w Kościeniance naszej. Otóż w tym kaplicy Mierzyńskich po mszy świętej odsłonięto pamiątkowe plansze z nazwiskami wszystkich dowódców pułku. Tablice upamiętniają to wydarzenie ze znakiem pułkowym, który ofiarował, jak pamiętam, Mirosław Barczak, były leśniczy z Korzecina, a pochodzący z Józefowa koło Rzeźnia, taka miejscowość dzisiaj nie istnieje. I stamtąd ci wszyscy uczestnicy przyjechali tutaj do podwiedzeniu jeszcze Stadniny. Oni przyjechali tutaj do Kostrzynianki, do ośrodka Kultury, gdzie odbywał się mały koncert w wykonaniu zespołu harcerzy z Poznania, harcerek. I wreszcie, co najważniejsze w tym dniu, słuchaliśmy wszyscy z napięciem komunikatów z rozmów, jakie toczyły się w Gdańsku. W pewnym momencie radio było włączone, tutaj pani Halina, tam pierwszy wtedy funkcjonowała, ogłoszony, przemówił po raz pierwszy rekolec, a kiedy wreszcie jeszcze nie znali, tylko powiedział, mamy wreszcie wolne, niezależne związki zawodowe. To cała sala wstała, wszyscy otrzymywali hymn, jeszcze Polska nie zniknęła
te ustalone na zdjęciach pan specjalny broni bezpiecznego czasu. I od tej pory te spotkania odbywają się corocznie, mało tego, przybywają, no coraz mniej tych prawdziwych ułanów jest, bo po prostu wiek to powoduje, ale jeszcze dwa lata temu przyjeżdżał ułan, który miał 100 lat. Robert Rękę nazywał się z Warszawy. I tutaj na fotografii jest na spotkaniu po tym bazarczym pod innym. A tu są zdjęcia z tego spotkania przy kościele w Wińskim. I na końcu przed stadioną koni, przed pałacem i tak dalej. Proszę sobie to zobaczyć. Cieszę się, że od dłuższego czasu w tych uroczystościach zawsze bierze udział delegacja szkoły w Gminie, pan dyrektor, panie i przedstawiciel grona nauczycielskiego. Jak wiemy, przyjeżdżają ludzie z całej Polski, i z Gdańska, i z Warszawy, i z Podzielonej Góry. Więc jest to rzeczywiście pamięć godna, którą warto upamiętnić w tej tablicy. To tyle.